pokażę pani to nagranie, bo mam zapisane na laptopie. Nie, co to się porobiło? Nie wiem. Chodźmy. Dobra, jeszcze żeśmy biegali sobie spokojnie. Nagle jest piesek i go nie ma. Pomyślałem sobie, że są dwie opcje. Albo miał wadę ukrytą serca lub innych rzeczy, albo ten pan go musiał zakatować. Coś musiał mu zrobić. Na ciele 8-miesięcznego Amstaffa, którego Dawid Kłusek oddał na szkolenie trenerowi Markowi S., nie było żadnych widocznych obrażeń. Jednak okoliczności jego śmierci do tego stopnia zaniepokoiły pana Dawida, że postanowił przeprowadzić sekcję zwłok psa. Natychmiast zawiózł martwe zwierzę do weterynarza. Okolica lędźwiowa i okolica nerek to były liczne wybroczyny i wynaczynienia krwawe. W jamie klatki piersiowej w opłucnej była dość duża ilość płynu takiego krwistego i liczne skrzepy. Była pęknięta torebka wątrobowa, co by też świadczyło o urazie mechanicznym. Ja uważam osobiście, że pies był bity jakimś pewnie tępym narzędziem albo być kopany. Tak to wyglądało. On nie został pobity raz. Tylko został bity kilkanaście razy. Niewinne zwierzę musiało przejść przez piekło tak naprawdę. Pan Dawid już wcześniej miał sukę tej rasy. Dokupił drugiego rodowodowego Amstaffa, bo planował założyć hodowlę. Za szczeniaka zapłacił 5 000 zł. Zależało mu, aby zwierzę profesjonalnie wyszkolić w zakresie obrony i posłuszeństwa. Pies bardzo dobrze się rozwijał i był pełen energii. Diesel, przed oddaniem go panu treserowi, był w tym samym dniu zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i w tym samym dniu przeszedł badania u pani weterynarz i w stanie zdrowotnym był idealnym. Do dziś mam w stosunku do siebie duże wyrzuty, że ja oddałem psa, zaufałem temu człowiekowi, że się dałem tak omotać. Wzbudził ten pan we mnie zaufanie. Starszy człowiek, sympatyczny głos. Co mówił o sobie? Że jest bardzo doświadczonym treserem, jest byłym funkcjonariuszem policji. Opowiadał mi, że szkolił psy policyjne, że szkolił psy dla straży, że szkoli ponad 20 lat, że jest w związku kynologicznym. On wzbudził moje zaufanie i całkowicie uśpił moją czujność. Piesek miał zostać u tego pana na 7-8 tygodni. Mi się tęskniło za pieskiem już po 2 dniach i chciałem do niego przyjechać. To ten pan wtedy mi wyperswadował to z uwagi na to, że zaburzyłbym jego cykl treningowy i to był mój błąd, nie ukrywam, że to był mój błąd. Dawid Kłusek nie zobaczył już swojego psa żywego. Po 8 dniach szkolenia zwierzę było martwe. Wyniki sekcji zwłok były dla pana Dawida tak szokujące, że od razu zawiadomił organy ścigania. Zwierzę zostało poddane drugiej sekcji zwłok. Ujawniła ona potworne obrażenia, które mogło spowodować jedynie pobicie. To było ewidentne katowanie i pies umierał w męczarniach. Odbite nerki, pęknięta wątroba, odbita tkawica, krew w płucach, stłuczony mózg wielokrotnie. To się nie wzięło z jednorazowego incydentu. To się wzięło z szeregu znęcania się nad psem. Dawid Kłusek był tak wstrząśnięty wynikami oficjalnej sekcji zwłok psa, że postanowił pokazać je Markowi S. Chciał zobaczyć reakcję trenera, który do tej pory twierdził, że psu nie działa się żadna krzywda, a nagłą śmierć zwierzęcia, jak twierdzi pan Dawid, tłumaczył ugryzieniem kleszcza. Właściciel psa od początku odrzucał tę wersję jako absurdalną. Dobry wieczór, panie Marku. Dobry wieczór. Co pan zrobił mojemu pieskowi? O co chodzi? O Diesla, którego pan tresował. Może pan zaświecić światło, ja panu pokażę, jakie są wyniki sekcji. Jakiej sekcji? Sekcji zwłok. Do widzenia. Dalej pan twierdzi, że ugryzł kleszcz. Do widzenia. Pies ma pękniętą wątrobę, odbite nerki, obrażenie na mózgu. Do widzenia. Jak pan tresował mojego psa? Przez bicie? Przez maltretowanie go? Ty jesteś kretynem, chłopie. Ty chłopie. Już nie macie. Z uwagi na to, że Amstaffy mają duży próg bólu, są wytrzymałe na ból, ten pan próbował tego psa przełamać i tak go przełamał, że go po prostu maltretował. Pan myśli, że od początku? Od samego początku. Wie pani, to jest bardzo krótki okres, 8 dni. A zakres obrażeń jest bardzo duży. Panu się tak trochę głos łamie, jak pan mówi o tych wszystkich obrażeniach. No jak może mi się nie łamać, jak facet znęcał się nad moim przyjacielem? Jak ktoś ma jakieś zwierzę, ktoś go kocha, ktoś poświęca dla niego czas i wiąże przyszłość z tym zwierzęciem, no to jest normalna kolej rzeczy, że człowiek przeżywa taką sprawę.